Ale już można, jest 20 kwietnia, a to oznacza, że mogę wyjść z domu bezpiecznie i nie łamać kwarantanny. Jest ze mną Bartosz, który jest bardzo miłym człowiekiem i pożyczył mi aparat, żebym mógł nagrać vloga, żeby nie skończyć totalnie na ulicy. Dzięki, Bartosz. Ogólnie musimy przebić się przez las, Bartoszu. Dokąd nas prowadzisz? Tam. Tam. Tam idziemy. Ale tu jest mokradła. Fajne. Tutaj było. Jesteśmy tylko w dwójkę i wiemy, że oboje nie mamy korony, więc jesteśmy bez masek, a jakby najbliżsi ludzie są... Nikt z nas nie wie. Nie. Nie powiesz? Bartosz? Tu Bartosz miał obóz swój kiedyś, dawno tam. Miał. Nie miałem. Zatrzymaliśmy tu się tak ze sobą, bo jest... Tu jest jeziorko, tam jest drugie. A Patryk doszukuje się jakichś znaków w ziemi. Tak, szukam znaków na ziemi i na niebie. Co robić dalej w życiu? Ale mnie brzuszek po energetyku boli. A chyba leci od nas. Nie, tak się właśnie oddala i przybliża. Może kołuje? Nie, jak helikopter. Helikopter? Czekaj. Wejdź na flyradar, masz oznaczone tam wszystkie rzeczy. Tutaj lata, tam lata. A, może jest niezarejestrowany. Samolot widmo. Samolot widmo znaleźliśmy. Czy już trochę odleciał? Czekaj, co tam syrki sobie lata. Wątpię, że będą wojskowe zaznaczone. No był przecież zaznaczony. Okej, okay, więc jesteśmy teraz sobie tak na bardziej drodze niż w ten tak lesie. Coś tu lata, ale na flyradarze tego nie ma, więc samolot widmo. Wracając do kwarantanny, więc zaczął się pierwszy etap ściągania obostrzeń, więc można wychodzić do lasu rekreacyjnie i innych takich. Dalej można maksymalnie dwie osoby, ale w sklepach też więcej osób może się pojawić. Czekam na trzeci etap, bo do fryzjera by poszedł, nie żeby coś. W ogóle, jak bardzo była przestrzegana u ciebie, Bartosz, ta kwarantanna, w sensie w twojej okolicy? Ludzie nie... Tak, w mojej okolicy ogólnie, w piekarkach, no. Na ulicy było więcej ludzi niż zazwyczaj jest. No więc Polacy bardzo profesjonalnie podchodzą do kwarantanny, jak możemy też zobaczyć. Jak był zakaz, to w poprzedni czwartek było to na ludzi. Wow. Mentalność. Nie wiem skąd to wiem, ale byli. Też nie wiem skąd on to wie. Znaczy ja wiem, bo on mi mówi, ale nie wiem skąd on to może... Ktoś ci powiedział, prawda? Kolega. Kolega mówi. No, więc bardzo dobre podejście do kwarantanny. Więc szczęść Boże wszystkim. Tutaj jest znak, który naprawiliśmy 10 listopada 2019 roku razem z Mateuszem Miszerkowskim. Tak jak widać, dalej on stoi, jest on lekko wkopany i najciekawsze, te tylko tutaj się zepsuły, je można zdjąć normalnie, ale stoją jakimś cudem jeszcze. Gdzie jesteśmy? Tutaj, na górze. Okej, okay, idę. Mamy wasabi, jak chcesz. Mamy wasabi? Mamy wasabi. Ale fajnie. Jesteśmy sobie na bunkrze. Czy to jest schron? To jest chyba schron, bo chce mi uderzyć. Ej, mam twój aparat. Czyli to był schron. Dobra, przynajmniej się nauczyłem czegoś. Widzicie? Jak się wyjdzie z Bartoszem do lasu, to się czegoś dowiecie. Na przykład, że to jest schron. Jaki to jest schron? Opowiedz mi o nim. Nie. Jak chcecie sobie o nim dowiedzieć się o tym czymś, to tutaj macie film. Będę musiał zrobić adnotację, spoko. Wiesz. Szalony na manualu nagrywa. No. Obecnie teraz w moich vlogach będzie częściej Bartosz,
bo jakby inaczej nie miałem jak nagrywać, bo nie mam dostępu do aparatu obecnie swojego. Oraz bo czas... się wykorzystuje tylko jak się ma problemy jakieś. Albo jak się chce urbex nagrać, bo ty znasz fajne miejscówki. I urbexy z Bartoszem to... Macie link do jego kanału na dole, on tam teraz bardziej w historyczne rzeczy leci. Wszystkie urbexy poszły na prywatny. Ale wiem, że mówię, że teraz historyczne rzeczy robisz, a urbexy z Bartoszem są u mnie na kanale i to są dwa ostatnie filmy, więc... Kwiatki depcze. O nie, zdepnęły kwiatki. W każdym razie, jeszcze czasem będzie można zobaczyć tutaj inne osobki, które nagrają mi zastępstwo, z góry im dziękuję. Wiem, że na pewno będzie RG i ktoś jeszcze może. Zobaczymy, kto się jeszcze tu pojawi na tym kanale. O, ręki duże autostopem jeździłem. Ale spotkaliśmy tak, tutaj. Tak więc. Ciekawą osobę. Tak więc ja jestem w tej branży od dawna. Nie? Od dawna. I nie tylko jakby. Może jeszcze jakieś... do kamery przedstawić nie się, tylko... bo na razie tego osobiście. Czołem, cześć, Leszek Szczasny, witam serdecznie. Racibórz pozdrawia. Okej. Okay. Spotkaliśmy tutaj będąc na schronie z Bartoszem i jedziemy teraz na opuszczoną kopalnię, z tego co wiem, tak? Tak, znalazłem tutaj gdzieś w okolicy, bo ja nie jestem stąd, ale znalazłem właśnie w okolicy gdzieś na mapie, że jest jakaś zalana kopalnia, rudy, niedaleko miasteczka śląskiego, też gdzieś tam w środku lasu, która ponoć nawet 700 osób przed pierwszą wojną światową zatrudniała. Potem był problem z wybijającą wodą i została zalana. I w zasadzie chyba już po II wojnie światowej nie reaktywowana, tylko została w takim stanie, jak teraz to zobaczymy. Nie wiem, co tam będzie i czy to będzie ciekawe, ale chyba warto podjechać. Jeżeli będzie dało się wejść, to sprawdzimy w środku. Jasne. Jeżeli nie, to tylko z zewnątrz zdjęcie jakieś porobimy pewnie u Bartosza i u mnie będzie na Instagramie coś pewnie z tego. I u pana Leszka zgaduję, że też coś, jakieś social media poznaczyć gdzieś? Ja na Facebooku Leszek Szczasny albo Świat na wyciągnięcie ręki, moja książka, fanpage, gdzie czasami też coś wrzucam. Okej, okay, to będą linki, jak znajdę to. Przebijemy się tutaj przez paszczę, dosyć konkretne, żeby dojść do jeziorka. Szukamy tych ruin kopalni. Tutaj są takie dwa jeziorka i nie jesteśmy pewni, które z nich właśnie by to było. I chyba to nie jest niestety to. Więcej niż dwa? O, to trochę na to czeka. O, szukania. Bardzo fajne miejsce, ogólnie dziwi mnie fakt, że o tym nie wiedziałem, że tutaj jest, mimo że mieszkam w sumie niedaleko. Na pewno wrócę tutaj z dronem, bo niestety teraz nie zabrałem, bo byłem przygotowany, że po prostu wychodzę na chwilę. Więc się tak średnio przygotowałem, a największym faktem tego jest to, że mi teraz pada telefon, więc no ogólnie będziemy się zbierać. Tu jeszcze w drodze powrotnej znaleźliśmy takie... To może być związane z tą kopalnią. Tam jeszcze jest taki klocek tam, nie wiem czy widać za bardzo. Się z drzewami i tu mamy takie tunele jakby. Szczerze nie wiem, co to mogło być. Bartosz, jakieś pomysły? Nie znam się na kopalniach. Okej. No zrób taki parkurem. No miałem ćwiczyć w końcu dzisiaj. No. Ale to co? Skakujesz na to, z tego na to i przebiegasz i skakujesz. Tam weź trochę rozbieg większy. Tak, ja muszę zobaczyć, czy... Tak. Możesz po prostu biec po tych belkach i tam potem się wybić. Czekaj, zobaczę jak bardzo można się tu nie zabić. Czekaj, bo... Patrzę. Ja bym mógł zeskoczyć z tamtej. Z tej? Biec po tej. Po tym? I tutaj taki... Przez te trzy. Przebieg. No spoko, to się odsunę i to nagram tak. No spoko. Może telefon wyjmę? Mogę ci podtrzymać. Nie, dam go tutaj. No wracaj, ci go nikt nie ukradnie. Czekaj, jak to robimy. Hop, bieg, wyskok. Hop, bieg, wyskok.
Mhm. Gotowy? Tak. Brawo, Bartoszu. Okej, tu jeszcze jest coś takiego. Jakiś, nie wiem, fundament? Coś większego? Tam Bartosz skacze. Co? Nic, mówię, że skaczesz. Okej. Zniknął. Tu jest ta kopalnia, którą mieliśmy tutaj znaleźć. Historia kopalni Bibiel. Jakaś mapa jest. Tu jesteś. Tu jest plan jakiś w ogóle tego. Stawy. Który? To był, nie była odkrywkowa jednak, to była zwykła kopalnia. Czyli gdzieś te budynki można znaleźć pewnie. Tutaj. Te jeziorka są.